Witajcie. Mam dzisiaj dla was coś specjalnego. Coś, czego byście się nigdy nie spodziewali. I w sumie ja też się nie spodziewałem, że kiedykolwiek wejdę w jej posiadanie. Wiecie, że jestem wielkim fanem Tapiona. Wiecie, że miałem okarynę, na której uczyłem się melodii Tapiona. Tamtą okarynę udało mi się sprzedać za tyle samo, za ile kupiłem, więc nie jestem nic stratny. Ale chciałem, bardzo, bardzo chciałem, to było moje wielkie marzenie, żeby mieć oryginalną okarynę Tapiona. Szukałem w całym internecie i kompletnie nigdzie nie można było jej znaleźć. Ani kupić, ani wygrać nigdzie w jakimś konkursie, nic. Ale udało mi się na szczęście znaleźć osobę, która taką okarynę dla mnie stworzyła na zamówienie. Zapłaciłem za nią $60 plus wysyłka, to jakieś na nasze jest około 280, chyba 2 zł. Nie zgadniecie skąd. Wiecie, że wszechstronny mistrz jest osobą światową. I zobaczcie, ten medalion ninja kupiłem w Tajlandii. Na eBayu, ale przypłynął z Tajlandii. Opaskę ninja Naruto i cały strój Naruto i wszystkie inne z AliExpress z Chin. Co jeszcze? To mamy Chiny, mamy Tajlandię, no i teraz dołożymy kolejne państwo. Uwaga! Okarynę Tapiona kupiłem aż z Peru. No, naprawdę. Z Peru. A teraz wam ją pokażę. Widzicie? Prawdziwa okaryna Tapiona. Jesteście pewnie ciekawi, jak brzmi. Jeszcze nie opanowałem w pełni melodii Tapiona do perfekcji, ale postaram się zagrać najlepiej jak potrafię. Prawda, że brzmi zupełnie inaczej niż tamta chińska tania podróba. Tamtą okarynę kupiłem za 50 zł i jakość dźwięku była wręcz fatalna. Ale ta okaryna Tapiona za prawie 300 zł, wykonana dla mnie na specjalne zamówienie, kupiona za $60 od gościa z Peru, to widzicie, 50 a 300 zł robi różnicę. I to ogromną. Potężną. W końcu jestem posiadaczem legendarnej, oryginalnej okaryny Tapiona. No nie jest aż tak w pełni oryginalna jak w Dragon Ballu Atak Smoka. Dlatego, że tamta okaryna była dłuższa i przypominała bardziej owalne takie jakby jajo. I dziurki były wszystkie w jednym rzędzie. A tutaj na przykład mamy na styl takiej typowej okaryny, czyli widzicie, dziurki są w różnych miejscach, tak żeby można było dobrze je zakrywać palcami, bo Tapion to grał, można powiedzieć, na jednym poziomie i wszędzie były dziurki w linii prostej, a tutaj mamy i góra, i dół, i jeszcze tutaj dwie z tyłu. I tu trzecia, przez którą rozchodzi się dźwięk. Ale patrzcie, jest ustnik i to normalnie słychać gwizdek. Tak jak tam. Nie dało się
zagwizdać, tak tutaj się da. Mam w końcu legendarną okarynę Tapiona. Jestem taki dumny. No kurczę. Prawie 300 zł. Nawet robiłem transmisję na żywo, żeby uzbierać. Ale co tam, uzbierałem chyba z 50 zł i na tym wszystko. Nawet nie 50, chyba około 40. Ale już nie mogłem dłużej czekać. Już tak bardzo chciałem ją mieć i ćwiczyć. I będę uczył się, aż zagram do perfekcji, chociaż już jest całkiem nieźle, ale jeszcze brakuje do perfekcji. Spróbuję zagrać wam kilka styli Tapiona. Pierwszy styl to był ten, co zagrałem wam, taki spokojny. Teraz będzie taki szybszy. Trochę szybszy, można powiedzieć, bardziej rytmiczny, a tamten był wolniejszy, taki bardziej melodyjny. A teraz zagram wam, jak to z włoskiego mawiają w formie legato. Tutaj mamy wrażenie, jakbyśmy płynęli na fali. Jest taki bardzo równy i płynny dźwięk. Tak jak tam było, powiedzmy. To tutaj można powiedzieć, że jest taki dźwięk równy, melodyjny, a tutaj będzie szybszy. Tutaj jest bardziej taka rytmika szybsza, a tutaj jest bardziej takie powolne, takie jakbyśmy płynęli. Ten sposób jest bardziej męczący dla krtani i strun głosowych, bo musimy wdmuchiwać więcej powietrza. Ja też nie robię to idealnie, profesjonalnie, bo nie gram przeponą, tylko płucami, można powiedzieć, gardłem, krtanią, płucami, ale nie przeponą. Przeponą to bym musiał naprawdę sporo potrenować. Przeponę mam wyćwiczoną do sztuk walki, ale nie na przykład do grania na instrumentach. Czy jakbym grał na klarnecie, czy na flecie, czy na okarynie, czy na każdym jednym instrumencie, w którym się dmucha, no to trzeba byłoby niestety, ale i przeponę trenować. A przeponę się trenuje tak, jakbyśmy chcieli zrobić kupę. No, musimy tak napiąć brzuch, jakbyśmy chcieli zrobić właśnie kupę na klozecie. Aż brzuch tutaj cały pulsuje. Jest niewytrenowany, bo nigdy w ten sposób nie ćwiczyłem, ale przeponą, jakby tak nauczył się grać, to naprawdę byłoby super. Ale póki co gram w taki sposób i jestem zadowolony. Jest dźwięk o niebo lepszy od tamtej okaryny. Tamta była dobra dla początkującego, ale nie dla kogoś, kto naprawdę jest fanem Tapiona. Jeszcze raz wam zagram na koniec. Jeśli chodzi o okarynę Tapiona.
co jeszcze mogę wam powiedzieć? No, stalking hejterów niestety się nie kończy. Zgłaszałem kolejne filmy, kolejne kanały, kolejne multikonta. Ten Cristiano Ronaldo nie chce się odwalić. Dlatego mam prośbę serdeczną, żebyście zgłaszali wszystkie jego filmy, kanały, multikonta, bo im więcej zgłoszeń, tym lepiej. Jak ja sam to zrobię, to jest to bardzo opornie, ale musicie jedynie zgłaszać na podstawie nękania i praw autorskich. No nie ma innej rady. Ja tu walczę z tym YouTube'em, tak jak kiedyś Krillan dobrze powiedział. Walka z hejtem na trzy zmiany. Mistrz jest niepokonany. Nie da się mnie pokonać. Nie pokonają mnie. Ja się nie poddam. Wtedy myśleli, że ja usunąłem wszystkie filmy i wycofałem się z YouTube'a. A ja po prostu chciałem je ukryć przed wszystkimi, ale one były wciąż dla mnie tylko widoczne, a dla innych nie. Dla wszystkich innych ukryłem po to, żeby nie mieli filmów, nie mieli źródła do robienia przeróbek. A okazało się, że jak ja miałem wcześniej kanał CDA, to wszystkie filmy z CDA z gnojki sobie ściągnęli, zrobili sobie takie archiwum, wszystkie kopie, tam 167 czy więcej, prawie 200 filmików. I już wiem, skąd to wszystko się bierze, skąd oni to mieli. Nawet jeśli ja ukryłem swoją obecność na YouTubie, to i tak oni robili przeróbki z tych filmów ściągniętych z CDA. Teraz to się naprawdę wkurzyłem, wstawiłem wszystkie stare filmy z CDA, żeby na ich podstawie zgłaszać ich nowe przeróbki. Bo YouTube patrzy przede wszystkim na ilość subskrybentów, jeżeli tworzą inne kanały, takie same, identyczne jak moje, datę utworzenia kanału, a także ilość wyświetleń i datę wstawienia filmu. Także Karaczany, Wykopki, nie macie ze mną szans. Mówię wam to szczerze, nie macie szans. Ja będę zgłaszał kolejne wasze filmy, kanały. Ta walka to jest walka z wiatrakami, to jest syzyfowa praca. Ale przynajmniej mam tę satysfakcję, że wy ponosicie porażkę. Przegrywacie. I ta porażka was tak boli, że wstawiacie kolejne filmy. Ja nie wiem, czy wy nie śpicie po nocach, bo te wszystkie filmy to one są tworzone po nocach. O pierwszej, drugiej w nocy. Nie wiem, czy wy chodzicie do szkoły, czy nie. Ile wy macie lat, ale sądząc po waszych zachowaniach, to jesteście bandą rozwydrzonych dzieciaków. Nic poza tym. Rodzice się wam nie interesują, chyba was nie kochają. Ale poprawczak i zakład karny będzie chętnie was uczył. Nauczy was życia. Ten stalking, ja wiem, że on się szybko nie skończy, ale możecie być pewni, że jak ta szmata ściechocinka dostanie wyrok zaoczny, to wtedy możliwe, że to nękanie albo ustanie, albo nasili się jeszcze bardziej. Ale ja się nie poddam. Choćby to wszystko miało trwać do końca życia, to ja i tak będę z wami walczył, bo ja jestem typem urodzonego wojownika. Nie sposób mnie pokonać. Nie dacie rady. Choćbym stracił zdrowia na końcu życia, nie poddam się. Będę z wami walczył do upadłego. Choćby zabrakło mi ostatniej tchu. Dopóki będę słyszał, widział, pisał, czytał, dopóki będę miał jeszcze siłę i moc, dopóty będę z wami walczył. Choćby to trwało kilkanaście lat. Rozwalę was wszystkich. Możecie być pewni.